przejdziemy do punktów. Minuta przerwy na przeorganizowanie się. Przepraszam. Pierwsze czytanie chciałbym z grubsza pozreferować, dlatego musieliśmy mieć chwilkę na przeorganizowanie. Państwa sytuacja w zakresie możliwości sprzedaży mieszkań jest Państwu w większości znana. Mamy problemy historyczne wynikające z nieuregulowania albo złego uregulowania udziałów i próbujemy to rozwiązać. Rozwiązania próbowaliśmy robić regulując uchwałami, także różnymi rezolucjami. W tej chwili przygotowana jest tak zwana specustawa, która ma być wdrażana, ma być uchwalana przez Sejm Rzeczpospolitej, która dotyczy administracyjnego regulowania prostowania ilości udziałów w danej nieruchomości. Tym niemniej ta ustawa, zanim wejdzie, trochę czasu minie. W międzyczasie mieliśmy okazję rozmawiać z panem ministrem Styczniem, wiceministrem infrastruktury do spraw mieszkalnictwa, który to wiceminister, ale także służby prezydenckie zaproponowały pewną zmianę także w zakresie naszej uchwały mieszkania. Ta zmiana dotyczy głównie wycofania punktów, które uniemożliwiają nam sprzedaż mieszkań, nawet jeżeli mieliśmy wystarczający do sprzedaży udział danej nieruchomości. Wycofując ten zapis oraz ta uchwała też zawiera parę punktów porządkujących, mamy oto taką sytuację, że będziemy mogli sprzedawać aż do wyczerpania się ilości proporcji udziałów danej nieruchomości. Będziemy mogli sprzedawać części tej nieruchomości, no głównie dotyczy to mieszkań. Konsekwencją przyjęcia tej uchwały będzie możliwość w przyszłym roku sprzedaży około 600-700 mieszkań, które są w Krakowie, które w znacznej części do tej sprzedaży są gotowe, a nie mogą być zrobione. To jest konsekwencją tego będą dwie rzeczy. Po pierwsze przychody budżetowe, po drugie uregulowanie szeregu problemów kilkuset rodzin w Krakowie. Niestety tak będziemy musieli czekać na specustawę, która nam doprowadzi do sprostowania tej ilości udziałów. Natomiast jakby do czasu wyczerpania się czy dopełnienia się naszych udziałów będziemy mogli sprzedawać. Kontrolowaliśmy to, czy badaliśmy, jak to wygląda w innych gminach. W większości gmin tego zapisu hamującego nie było, był inaczej sformułowany. Stąd jest propozycja, abyśmy ten zapis zmienili. I to jest po pierwsze. Po drugie, chciałem się od razu odnieść do opinii prawnej, która nie jest negatywna, ale która jakby podaje wątpliwość część zapisów tej uchwały. My oczywiście chętnie przekonsultujemy to, choć konsultowaliśmy to także z, że tak powiem, z prawnikami na bardzo wysokim szczeblu te zapisy, więc myślę, że to jest jakieś pewne rodzaje nieporozumienie, bo zarzucanie niegospodarności właśnie w sytuacji, kiedy chcemy sprzedawać mieszkania, czyli chcemy działać w sposób gospodarny, jest chyba nie w porządku, natomiast jakby badając to w innych gminach, też mamy świadomość, że taka sytuacja nigdzie kwestionowana nie była, taka jaką proponujemy. Jeszcze raz podsumowując, mamy oto taką sytuację, w której stosunkowo łatwo, choć jak widać prawnicy tu mają pewne wątpliwości, możemy doprowadzić do uwolnienia sprzedaży, pewnej puli mieszkań. W sumie bez szkody dla miasta, z zyskiem dla miasta i ekonomicznym, i społecznym w postaci ludzi, które w ten sposób będą zrobione. I po trzecie, pracujemy nad specustawą mieszkaniową, która jest po to, żeby do końca doprostować te rzeczy, bo bez specustawy ta wada prawna, o której tutaj w opinii prawnej jest mowa, docelowo dalej będzie. Prawda? Dalej
część udziału w danej nieruchomości będzie nieuregulowana i będzie wymagała dopiero uregulowania albo zgody wszystkich członków wspólnoty, albo w wyniku wdrożenia specustawy. To tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radny chce za Pana radnego ręki? Bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Ja się bardzo cieszę i dziękuję projektodawcom za wprowadzenie tego druku w dniu dzisiejszym, ponieważ no, rozwiązuje to pewne sprawy, może nie do końca, troszeczkę mnie zaniepokoiła opinia prawna, ale cieszę się z tego, co Pan Przewodniczący raczył powiedzieć, że to jest sprawa do załatwienia. Dlaczego się cieszę? To oczywiście ukłony w kierunku również Pani Dyrektor Witkowicz, która była, biuro jej było oblegane, że tak powiem, przez tych, którzy chcą wykupić mieszkania, a tam, gdzie podział geodezyjny po prostu niemożliwe było dokonać. Bo dam taki przykład. Trudno jest przez wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli się próbuje połączyć cztery potężne bloki. Dam taki tylko przykład. Najlepszy może. Osiedle Centrum B. Proponowało się, połączenie bloków 4, 5, 6, 7 i 8. Nie wyobrażam sobie takiej potężnej wspólnoty. I mam nadzieję, że właśnie ta uchwała, ten projekt, ten druk rozwiąże ten problem. Natomiast mam takie wątpliwości i chciałem zapytać, czy po drodze, oprócz tej uchwały, która była z 11 czerwca 2008 roku, czy jeszcze cokolwiek było procedowane później, ponieważ patrząc na ten druk, który mam już uchwałę, już nie druk, ale uchwałę, którą mam, to w paragrafie 1, przepraszam, w paragrafie 5 jest taki zapis, gdzie się zmienia w tym dzisiejszym projekcie służebność pracy geodezyjnych. I zgadzam się. Natomiast następne jest wykreślenie punktu działania. Tego nie mogę znaleźć w paragrafie 5. Bo Pan Radny ma nieaktualne dane. Ostatnie regulacje w zakresie tej uchwały były z tego, co ja pamiętam, że to nie skłamał. Ja to mi właśnie powiem. Z tego, zaraz Panu powiem. Były w 2010 roku, potem w 2011 z maja. To wszystko mi jest jasne, dziękuję bardzo. Czyli Pan miał regulację prawną. I z marca 2000, ostatnie jest chyba z maja, któregoś maja 2011 roku. To były rzeczy, które się też mocno zmieniały. Pan ma zasięg pierwotny druk, więc to na pewno nie jest aktualne. Wobec tego dziękuję bardzo. Także mam wszystko jasno i tylko ten zapis chodziłem. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Pan radny Rachto, bardzo. No ja też dziękuję Pani Witkowicz, bo rozumiem, że to była jej treść projektu uchwały. Natomiast ja mam pytanie Pani Dyrektor Witkowicz, czy mogę zapytać, czy w oparciu o tę uchwałę znikną problemy z wykupem na przykład lokali w Przewiązkach na osiedlu Zielonym, Słonecznym, gdzie cały czas jest był problem po prostu wykupu tych mieszkań, ponieważ były spory pomiędzy wspólnotami w temacie podziału fizycznego powierzchni. I czy również będą mogli wykupić, no na przykład na centrum D, też tam są lokale usługowe, które już od iluś lat właściciele tych, czy właśnie najemcy tych lokali chcą wykupić, a nie mogą, bo są spory pomiędzy wspólnotami odnośnie fizycznych pomiarów posiadanych w ramach wspólnoty oczywiście tych mieszkań. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć raz po tym przemówieniu Panią Dyrektor. Proszę Państwa, żeby jasność, ta uchwała nie rozwiąże wszystkiego. Nawet powiedziałbym, rozwiąże jakąś część. Rozwiąże to, gdzie mamy jeszcze wystarczającą liczbę procentową udziałów i możemy w ramach tego sprzedawać. Natomiast nie rozwiąże sytuacji, w których są błędy w zakresie podziału i te błędy będą jakby powielane. Także ja nie wiem, tu może Pani Dyrektor potwierdzi lub nie, ale obawiam się, że problemu Przewiązek to jest dużo poważniejsza sprawa niż ta uchwała może rozwiązać. Ta uchwała rozwiąże sytuację, w której sprzedano mieszkania, źle je sklasyfikowano w sensie procentowym, ale została jeszcze wystarczająca liczba procentów czy udziałów, żeby można było sprzedać następne.
I to jest natomiast specustawa mieszkaniowa, co do której próbujemy procedować. Odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne, już tym razem w Warszawie, z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w zakresie mieszkalnictwa. No, ona może wyregulować część tych spraw dotyczących prostowania udziału. I to jest dużo poważniejsza sprawa i dużo bardziej obszerna i dużo bardziej rozległa. I to natomiast mamy, i to zresztą też było na spotkaniu z panem ministrem w styczniu, jakby pewien sygnał ryzyka związanego z tą specustawą, ryzyka związanego z potencjalną niekonstytucyjnością dysponowania administracyjnego dysponowania własności. Administracyjne dysponowanie własności może następować tylko w celu publicznym. A niestety ten podział, czy to prostowanie udziałów, no dość trudno jest nagiąć do celu publicznego, o czym nam pan minister i jego doradcy mówili. Stąd jakby próbujemy rozwiązywać sprawę w różnych kierunkach i obawiam się, że wszystkiego nie rozwiążemy, ale miejmy nadzieję, że coś zmienimy. Panie dyrektorze, jeśli można, to oczywiście kwestia przewiązek to zawsze się będzie powtarzała, więc... Nie, tak szczerze mówiąc, pan przewodniczący już powiedział wszystko na ten temat, co można było powiedzieć. Ja mogę tylko dodać tyle, że tego dzisiaj nie mogę odpowiedzieć panu radnemu na to pytanie, bo muszę sprawdzić, bo być może da się rozwiązać część tych problemów właśnie poprzez tą uchwałę, ponieważ jeżeli nam tam akurat, gdzie są te przewiązki, wystarczy wysokości udziałów, prawda, że będziemy miały miejsce, to będziemy mogli to zrobić. Jeżeli się okaże, że są udziały przekroczone i mamy powyżej 100%, bo tak się niestety zdarza, że już nie mamy co sprzedać, no może dalej jesteśmy właścicielem tych lokali, prawda? Bo ktoś kiedyś sprzedając tak sprzedał, że dzisiaj jesteśmy, mamy 125%, prawda? Więc jeżeli będą, ja muszę każdy przypadek jest inny. Tak jak pan przewodniczący powiedział, nie da się tego wsadzić do jednego worka i takie proste, że tak powiem, rozwiązania do każdej wielkości nie da się zastosować. Każdą teraz jak odpowiem panu na to pytanie, jak przyjdę jutro do wydziału i zobaczę, ile tam jeszcze jest udziałów i ile jest złożonych wniosków, prawda? Wtedy będziemy mogli zobaczyć, że wtedy nam się uda to sprzedać. Z lokalami użytkowymi jest o tyle łatwiejsza sytuacja, że w momencie, kiedy to wyjdzie w życie i wystarczy nam tego udziału, to będziemy te lokale użytkowe mogli uruchomić w pierwszej kolejności, dlatego że sprzedajemy je za 100%, prawda? W związku z powyższym, to takie jest uzasadnienie właśnie tego racjonalnego gospodarowania, na które tutaj zwraca uwagę radca prawny, że właśnie to racjonalne gospodarowanie mienie mówi, że w pierwszej kolejności powinniśmy uruchomić właśnie sprzedaż lokali użytkowych, a potem lokali mieszkalnych. I tak to chcemy zrobić. Także odpowiem na to już indywidualnie i panu radnemu Polskiemu, panu radnemu tutaj też na to pytanie, jak na połowie, jak będę miała te materiały, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz podkreślę, że jest to niewątpliwie dodatni plus, jak to Klasek mówił, jeśli chodzi o budżet, bo na pewno możliwość sprzedawania tych części nieruchomości wpłynie na budżet. No i myślę, że to jest dobry prognostyk do budowania budżetu na 2013 rok. Szanowni Państwo, rozumiem, że odbyliśmy pierwsze czytanie. Odbyła pierwsze czytanie zgodnie z ostatnim paragrafem statutu. Określam termin wprowadzenia autopoprawek na 11 grudnia godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek 13 grudnia godzina 15.